No cześć! Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii Minecraft. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną moją budowlę. Dokładnie tak. Wczoraj była egzotyczna willa w prezentacji, a dzisiaj będzie wysunięta placówka, którą wziąłem z podręcznika i troszkę samemu udoskonaliłem oraz przebudowałem. Dokładnie. Od zewnątrz ma ona kamienną wieżę, która jest z tamtej strony, która jest zrobiona z różnych rodzajów kamienia, na przykład z bruku, z czystego kamienia, z kamiennych schodów, z cegieł kamiennych, z różnych przeróżnych materiałów oraz składa się w drugiej części z domu. Z domu, który jest złożony z ciemnych desek oraz schodów, z szyb oraz z takich oto białych kamieni. Cały budynek dookoła ma fosę zalaną wodą oraz przed głównym wejściem drewniany mostek, ponieważ wygląda to w ten sposób o dużo ładniej i dlatego tak postanowiłem to zrobić. Gdy wejdziemy już przed dom, widzimy tutaj lampę, która jest zrobiona z jasnogłazu i z trapdoorów. Oraz z prawej strony mamy tutaj małą zagrodę z koniem i maluteńką studnię, która ma w środku wodę. Dom cały ma dwa piętra. Jest on niestety jeszcze pusty od środka, ale w którymś filmie to nakręcę i zrobię wyposażenie domu od środka, tak samo jak z tą wieżą. I jeśli chodzi o główne budulce, z czego on został wybudowany, to są te kamienne mury, różne rodzaje kamienia, ciemny dąb, biały kamień, szyby, bruk oraz drzewo i trapdoory. To są główne rzeczy, które potrzebujecie, aby takie oto coś wybudować. I ja bym radził jeszcze taki budynek wybudować gdzieś też w jakichś górach na świecie nieskończonym. Wyglądałoby to naprawdę świetnie, szczególnie na jakimś serwerze czy na czymś. Oraz ta wieża też jest bardzo wysoka, żaden szkielet ani nic by stąd z dołu nie doszczelił. A dla nas, gdybyśmy zrobili to trochę niżej, byłoby to idealne miejsce, aby polować na przykład na potwory. Wieża ta ma także detale takie typu pochodnie, taka oto flaga Polski, z przodu panely, łódki na fosie, żywy koń, studnia. I możecie sami także pomyśleć, co można do takiego budynku jeszcze dołożyć i napisać mi w komentarzu, jak ten budynek ładniej mógłby wyglądać. Jeśli chodzi o całą prezentację domku, to by było naprawdę na wszystko. A jeszcze chciałem Wam podziękować za mój cel tego roku, czyli 50 subskrypcji na moim kanale. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu, dlatego też przez ostatnie dni z powrotem nakręcam więcej filmów. A więc to by było na wszystko. Jeśli filmik Wam się z prezentacją wysuniętej placówki spodobał, to zostawcie mi koniecznie łapę w górę oraz następnego suba. A tymczasem ja Wam życzę miłego dnia i cześć!